Uciekaj stąd! Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku. Zagrajmy w Diablo 2, Pan Zniszczenia. Razem z Marleyem i mną. To ja. Chyba nazwę pierwszy odcinek tego Zagrajmy Marley i ja. Okay. To bardzo fajny film. Ogólnie przez pomyłkę udało mi się już od Chelsea wziąć zadanie, bo chciałem z nią handlować, ale i tak chyba możemy jakoś strygerować jeszcze to co powiedziała nam. Rozmowa, narzędzia pracy. W klasztorze może się zgubić nawet ktoś, kto go dobrze zna. Miej się tam na baczności. Nie, to nie tu. W każdym razie tu możemy to jeszcze raz wysłuchać. Narzędzia pracy. Poszukaj Malusa Horadrimów w koszarach klasztoru. Uważaj na strzegącego ich kowala. Kiedy uciekałam z klasztoru, zostawiłam tam Malus Horadrimów, mój zaczarowany młot kowalski. Jeśli go dla mnie odzyskasz, to dzięki jego magii wzmocnię twoje wyposażenie. No właśnie, to się może przydać, będzie nam wzmacniała wyposażenie. Czyli będzie warto wracać tutaj. No tak naprawdę raz. No. To zobaczymy... Zabierzemy się teraz za to zadanie, czy najpierw pójdziemy po to poboczne? Pójdziemy w numerkach, czyli jak teraz kończyliśmy zadanie trzecie, zajmiemy się zadaniem czwartym. To gdzie idziemy? Do Mrocznej Kniei? Aktualnie tak. Dobra. I idziemy szukać drogi. Dostałem od Marleona ostatnio hełm, dlatego wyrzuciłem mój poprzedni. Że jak dostanę level up, to właśnie będę mógł założyć ten. To ogólnie i tak to zadanie można wykonać wcześniej, to zadanie czwarte, niż zadanie piąte, ponieważ lokacja, w której się znajduje Malus, jest dużo dalej. No to tak przy okazji zrobimy sobie. Ale nie musimy już chodzić do tych okropnych tuneli. No nie, aktualnie nie. Wygodne jest to, że po prostu jedną rękę mam wolną i mogę mieć ją w spodniach czy coś takiego jak El Bandi, ale tylko jedną muszę grać. No. Myślę o tym bohaterze z jedynki. No jeszcze w trójce zostało rozbudowane jego backstory. No to jestem ciekaw, co mnie opuściło, bo w trójce tak naprawdę... W Diablo 2 przeszedłem niby tylko do drugiego rozdziału, ale dużo grałem. W Diablo 3 tylko pierwszy rozdział przeszedłem i wcale tak dużo nie grałem. No ale to już w pierwszym rozdziale to jest. Głównie w pierwszym rozdziale. No to już zapomniałem, bo to trochę czasu minęło od kiedy... Ale pamiętasz pierwszego bossa, pierwszego rozdziału? Mhm. Tego... no... wiesz kogo? Tak. No to miał być ojciec bohatera z jedynki. Ha. No, no. W jedynce ogólnie jest jeszcze więcej klas. Jest jeszcze piękniej. W trójce. W trójce. Jest tam tyle nowych, fajnych klas, że oj, tam będzie, jeżeli będziemy robili let's playa, to jest chyba... prawie pewne, że będzie jeszcze gorszy wybór przy tylu fajnych klasach. No, trójka ma akurat fajny wybór postaci. Tak, aktualnie szukamy czegoś na tej lokacji, w której aktualnie jesteśmy, czyli na mrocznych, nie, na czarnych moczarach. Czarne moczary. To brzmi bardzo tajemniczo. Jak te moczary z Raymana 3. Z Wiedźmą. Z Raymana 2. Nie, te bagna. Moczary przebudzenia? A teraz mamy klan nocy. Huh. To się chyba nazywało moczary przebudzenia i to jest lokacja z Raymana 2 chyba. Tam gdzie była ta Wiedźma? To była trójka. Była w trójce, nie, Wiedźma w trójce, a nie wiem, nie. Wiedźma była w trójce, te moczary, gdzie były te, no, przejście do tego drugiego świata, to była dwójka. No, to było tam, gdzie była jaskinia złych snów. Tak. Rayman 1, 2 i 3 to są całkiem przyjemne gry. No, jedynka jest dość zabawna. No taka trochę... poziomem trudności. No właśnie, taka trudna mocno. Bitonator coś by o tym wiedział. Zna się na tym jak mało kto inny. Dobra, tam nie idziemy jeszcze. Tam jest, widzę, wyjście. Kolejna fajna rzecz w Diablo 3 jest to, że można sobie w końcu też wybrać płeć. Znowu weźmiemy kobiety. Nie ma. Oczywiście, że tak. O, to ci się może przydać do twojego hełmu. Weź to. Szyszak? Nie to. Szafir. No teraz nie musisz ich sprzedawać. Ale chodzi o to, co on daje, żebyś mógł sobie wsadzić do hełmu. Mm. Co on takiego daje? Porząsiu. Dodatkowa mana. Za chwilę będzie level up. To jest to miejsce, którego szukaliśmy. A no, no, to jest ta wieża. Wejście do podziemi. To miejsce skrywa wiele tajemnic. Możemy teraz sobie zobaczyć mowę do tego zadania. Zbadaj lochy pod ruinami wieży. I przyszedł czas, że żywcem pogrzebana została hrabina, która niegdyś kąpała się w odmładzającej krwi setek dziewic. A jej zamek, gdzie dokonano wielu strasznych czynów, szybko obrócił się w ruinę. Nad podziemiami zagrzebanymi w zapomnianej przez Boga głuszy, niczym monument zła, wznosi się samotna wieża. To jedyne, co pozostało. Fortuna hrabiny została podzielona pomiędzy kler. Chociaż niektórzy powiadają, że większa jego część nie została odnaleziona. Wciąż spoczywa pogrzebana obok murszejących czaszek, milczących świadków tego, jak nieludzki potrafi być człowiek. Podobają mi się te mroczne opowieści. To miał być głos narratora, ale to jest ten sam aktor głosowy co Warif. Tylko mniej wesoły, można by powiedzieć. Moglibyśmy znaleźć tą książkę taką, która właśnie ma tą historię w mrocznej mniej, tylko że w jej nie znaleźliśmy. No, wiedziałem, że jak tutaj wejdziemy, to dalej będzie. Ja przynajmniej dobrze tego nawet jeszcze nigdy nie słyszałem, wiesz? Nigdy nie słyszałem historii tej wieży, czyli nigdy tej książki nie znalazłem. No jest ona... po prostu jest ona mała, więc trzeba trochę pobiegać po tamtej lokacji, żeby ją poszukać. No tutaj trochę demonów jest. Zatrzymaj się na chwilę, bo chcę punkty rozdać. Ach, nie mogę jeszcze założyć hełmu. Przy kolejnym level upie dopiero będę mógł. Tędy. Poziom drugi. Czy to były 3 poziomy? Chyba tak. No. 3 albo 4. Ogólnie ten klasztor będzie całkiem zabawną lokacją. No. Nie, to prawie trywi. Prawie jak zakon trywi. Zakon kiedy łowcy. Pamiętam jak kiedyś, gdy oglądałem sobie, jak mój kolega... Dlaczego powiedziałem kolega? Mój kuzyn sobie przechodził Diablo, albo raczej widziałem jak był w dalszym etapie gry i widziałem, że idzie w klasztorze, to ja myślałem, o cholera, tak, co to jest? To już pewnie, to jest late game, to już jest koniec. A potem sam zagrałem wiele lat później. Wiele lat później zagrałem sobie sam i pomyślałem sobie, a okej, to jest po 2 godzinach tutaj jesteś. No. No nie, to wymiotów. Umarł. Cholerny diablik. Szukamy przejścia da. Jeszcze. Też cały czas dajesz sobie punkty umiejętności w te strzały twoje pierwsze? Nie, właśnie zacząłem pakować w inne. Ja teraz cały czas pakuję tylko w tą jedną umiejętność, bo ta druga mi się nie za bardzo podoba. Nie używałem jej zbyt często. No i tutaj możecie jeszcze bardziej zobaczyć, jak wyglądało w Diablo 1. Poziom 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i tak do 30. No, w Diablo 1 tego było chyba 30? No. A chyba trochę więcej, chyba 35. A dopiero na jakimś 25 zaczęło się zmieniać trochę wyglądu. Bo bardziej było trochę więcej lawy i tak dalej. No. I to no, zawsze... Na samym końcu to już była praktycznie sama lawa. I to musiałeś zawsze uważać, żeby wychodzić w odpowiednim momencie. Się leczyć, kopać sobie nowy ekwipunek. No i nagle wchodzisz i bum, jest Diablo. No i to w sumie tyle. Bo jeżeli nie zrobiłeś sobie teleportu, to trochę... O, jest nawet 5. poziom. No to już jest ostatni poziom. A jak nie zrobiłeś sobie zapisu, to trochę trudno było się dostać na sam dół. Kiedy musieli zaczynać od samej góry. Trzeba było pięć. Czy to nie było nawet... Czy to nie było nawet tak, że trzeba było zaczynać całkowicie od nowa? Jak się nie zrobiło zapisu? Nie wydaje mi się. Chyba był taki myk. Nie pamiętam, dawno bardzo grałem w ja pamiętam, że jeszcze jakieś 2 lata temu widziałem trochę let's playa, więc trochę lepiej mogę pamiętać. Albo powinienem. Dobrze, tutaj gdzieś ona powinna się chować. No więc tu jesteś, cholernie daleko. Chwileczkę, zobaczę co tu jest. Pozbądź się nikczemnej hrabiny. No właśnie, gdzie ona jest? Ona właśnie chyba jest w tym pomieszczeniu. O kurde! Tak, to ona. Taka zielona! Gdybym na twoim miejscu nie wchodziłbym w tak w stylu przeciwników. Za mało matwa. O, masz kolejny szafir tutaj. Będzie do twojego hełmu, będzie się dało jeszcze. No i po niej. No. Skarb! 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 Moje pieniążki, pieniążki! Mam nadzieję, że znajdę więcej takich skarbów. Ja też, mam nadzieję. Gotówki. Wiesz ten szafir tam. Sejmitar? Co to jest sejmitar? To był ten. Gdzie jest szafir? Tu. Tu, dzięki. Przyda ci się pewnie. No, to zobaczmy co można z ekwipunkiem teraz zrobić. Najpierw zadania. Zadanie wykonane. No tu nie musimy nikomu oddawać. No, znaleźliśmy skarb. Następnie nasi wielcy bohaterowie ruszyli do klasztoru Łotrzyc, w którym odnajdą kowalski młot dla Chelsea. Spotkali wiele rzeczy na swojej drodze, teleporty i statuły, ale największa próba jeszcze ich oczekiwała. Twe kości posłużą mi za oręż. Teraz obdarzę jeden z twoich przedmiotów magiczną mocą.